Wyjątkowe z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że pojazdy, które przygotowaliśmy na dziś, to samochody jak najbardziej kultowe, a drugi to taki, że będzie to konfrontacja zimnej północy i gorącego południa. Pierwszy z pojazdów, jakie przygotowaliśmy, to szwedzka legenda motoryzacji Saab 900. Hasło Saab budzi zwykle trzy skojarzenia. Skandynawia, samoloty i samochody inne od wszystkich. Wszystkie trzy wydają się być prawidłowe. Saab to marka o rodowodzie skandynawskim, która powstała w 1937 roku jako szwedzki koncern lotniczy. Niestety po wojnie, ze względu na brak zamówień, zarząd postanowił zająć się czymś bardziej dochodowym i tak oto Saab stał się producentem samochodów. My pokazujemy stosunkowo młody egzemplarz nowej generacji modelu 900, produkowanego od 1994 do 1998 roku. Samochód nie posiada już tak charakterystycznego, pożądanego przez ortodoksyjnych fanów marki, kształtu. Nie brakuje mu jednak charakteru. Samochód występował zarówno w wersji 5, jak i 3-drzwiowej. Ci, którzy mieli ochotę poczuć wiatr we włosach, mogli zdecydować się na odmianę cabrio. Mimo niezaprzeczalnego charakteru i urody tej wersji, wiele osób miało do niej zastrzeżenia. Usunięcie metalowego dachu doprowadziło do zmniejszenia sztywności nadwozia, a to z kolei wpływało na sposób prowadzenia. W wyposażeniu samochodu znajdziemy też jeden nawiązujący do lotniczego dziedzictwa gadżet, określany mianem Black Panel. Pozwala on za pomocą jednego guzika wygasić podświetlenie wszystkich instrumentów poza prędkościomierzem. Pod maskę trafiało kilka interesujących silników czterocylindrowych i sześciocylindrowa V6, przeszczepiona z pojazdów GM. Najmocniejszy silnik uzyskiwał moc 185 koni mechanicznych dzięki turbodoładowaniu, a wspomniane V6 produkowało ich 170. W przypadku jednostek turbo wiele osób zwraca uwagę na konieczność częstych wymian oleju, dlatego przy zakupie tego pojazdu szczególnie ważnym dokumentem są wpisy w książce wskazujące na regularne podmiany oleju. Jeśli zadbamy o mechaniczne serce Saaba, pamiętając o regularnym serwisowaniu i wymianie płynów eksploatacyjnych, to samochód powinien służyć nam przez długie lata. Nasza 900 wyprodukowana została w 1995 roku, a pod maską znajduje się silnik o pojemności 2.3. Mam nadzieję, że w tej styczniowej, mroźnej scenerii pomoże nam przetrwać gorąca Włoszka. Lancia Kappa. Lancia i Alfa Romeo to dwie włoskie marki koncernu Fiata, które od zawsze budziły skojarzenia z pięknem i stylem. Auta te może nie grzeszą najlepszym wykonaniem, ale za to odpłacają się nienaganną stylistyką i oryginalnością. Kappa to 10. litera greckiego alfabetu, a jednocześnie nazwa modelu Lancii produkowanego od 1994 roku. Pomimo to, że wyprodukowano jedynie 80 tysięcy sztuk, to akurat w Polsce samochód ten dość często widywany jest na ulicach. Splendoru dodaje mu fakt, iż Lancia była, a czasami nawet jeszcze jest, samochodem rządowym. Poza limuzyną można było nabyć stylizowaną przez Pininfarina wersję SW, czyli kombi. Prawdziwym rodzynkiem na naszym rynku jest wersja coupé, która pojawiła się na rynku w 1997 roku. Delikatna linia nadwozia, poszerzony rozstaw tylnych kół i bezramkowe szyby przednie to elementy wyróżniające ten projekt. Wyprodukowano tylko 3620 sztuk tego auta, tak więc za około 20 lat będzie to prawdziwy kolekcjonerski rarytas. Ponieważ Kappa była modelem topowym tej marki, tak więc pod maskę trafiały dość duże jednostki. Początkowo silnik dwulitrowy dysponował mocą 146 koni, która wzrosła w 1996 roku do 153 dzięki zastosowaniu zmiennej geometrii kolektora dolotowego. Silniki pięciocylindrowe o pojemności 2,4 litra produkowały moc 175 koni. O jeden cylinder więcej ma 3-litrowy silnik w układzie V, który wyrzucał z siebie 205 koni mechanicznych. Silniki turbo powstawały najpierw jako jednostki czterocylindrowe, a później również pięciocylindrowe o mocy 220 koni mechanicznych. Dla oszczędniejszych w ofercie znalazł się diesel 2.4 JTD i TDS. Lancia, którą dzisiaj zobaczymy, to model wypuszczony na rynek w 1995 roku i napędzany motorem benzynowym o pojemności 2.4 litra. Saab 900, kiedy pokazał się na rynku, został natychmiast pokochany przez setki tysięcy indywidualistów. Najchętniej kupowali go artyści, architekci, dyrektorzy kreatywni agencji reklamowych, jednym słowem ludzie, którzy mają nieco zasobniejszy portfel.
Lancia nie jest samochodem tak popularnym jak Saab. Sprzedano go zaledwie 80 tysięcy, z czego większość oczywiście we Włoszech. My ten samochód poznaliśmy jako pojazd naszej dyplomacji i naszych parlamentarzystów. Dlaczego wybraliśmy ten samochód dla dyplomacji? Nie wiemy. Nie wiemy również, dlaczego wybraliśmy małego Fiata jako samochód produkowany w Polsce, kiedy mieliśmy do wyboru dwa inne modele, w tym popularnego Renault 5. Kiedy Lancia kończy służbę w polskim parlamencie, często staje się pojazdem prywatnym ludzi, którzy zasiadali w nim służbowo. Wnętrze Saaba jest praktycznie niezmienione od samego początku istnienia tego modelu. Na pierwszy rzut oka jest ono troszeczkę skomplikowane. Jak się jednak lepiej przyjrzymy, zobaczymy, że większość tych ozdówek to po prostu radio. Cała reszta to bardzo proste w obsłudze pokrętła. Mówi się, że kokpit Saaba został zaprojektowany z zasadami projektowania kokpitu samolotów. Za bardzo nie znam się na samolotach, wiem jednak, że w żadnym samolocie nie występują dwie poduszki powietrzne i elektrycznie otwierane szyby oraz elektrycznie sterowane lusterka. Fotele Saaba są fotelami dość wygodnymi, nie zużywają się z czasem i dobrze trzymają na boki. Charakterystyczna dla Saaba jest oczywiście stacyjka, która umieszczona jest przy hamulcu ręcznym. Nie wszystkim to odpowiada. Z tyłu w Saabie nie zmieścimy tak dużych osób jak w Lancii. Saabem najlepiej i najwygodniej podróżuje się we dwie osoby, maksimum cztery osoby. Wnętrze Lancii jest dość konserwatywne, chociaż zupełnie nowe. Nic tutaj nie zostało zaczerpnięte z jej poprzednika. Elegancji temu wnętrzu dodają elementy drewnopodobne. Pozostałe materiały są bardzo wysokiej jakości. Wygodny podłokietnik, który można złożyć, nie przeszkadza przy zmianie biegów. Zamykane radio, dobrze dostępna popielniczka, w tym przypadku troszkę zajęta. Fotele Lancii dość słabo trzymają na boki, są jednak w miarę wygodne. Zużywają się jednak nieco z czasem. Największe zalety Lancii to jednak tylna kanapa. Przesiądźmy się tam, zobaczmy, jak siedzi się z tyłu. Niektórzy twierdzą, że z tyłu w Lancii jest więcej miejsca niż z przodu. Proszę zobaczyć, jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Nic więc dziwnego, że w tym wnętrzu na tylnej kanapie bardzo dobrze czują się wszyscy najwięksi naszej sceny politycznej. Z powodzeniem mieści się tutaj Ryszard Kalisz, Roman Giertych czy bracia Kaczyńscy. Dla umilenia podróży czy zwiększenia komfortu mamy tutaj dwie żaluzje tylne, żeby słoneczko nie raziło. Posiadamy również lampki do poczytania. Samochód sprzyja dalekim i wygodnym podróżom. Bagażnik Lancii to prawdziwa otchłań. 525 litrów objętości. Zmieści się tutaj naprawdę wszystko. Pamiętajmy, że to nie tylko samochód dla dyplomatów, to bardzo wygodny, rodzinny sedan. Dosyć wysoka krawędź załadunku, dosyć mały otwór w tym samochodzie, troszeczkę utrudnia nam załadunek wielkich przedmiotów. Również nie posiadamy tutaj rozkładanych tylnych foteli, a więc nie przerobimy tego bagażnika na hurtownię. W transporcie dłuższych przedmiotów z pewnością pomocny nam będzie otwór w miejscu podłokietnika, który pozwoli nam tam zapakować narty czy tego typu dłuższe przedmioty. W Saabie bagażnik równie wielki, 495 litrów objętości, do tego olbrzymia klapa, niska krawędź załadunku, rozkładane tylne fotele powiększają tą objętość do 1300 litrów, to już prawdziwa hurtownia. Jednak tego samochodu również nie używamy jako hurtowni. Mamy tutaj również do transportu długich przedmiotów w miejscu podłokietnika otwieraną klapę. To bardzo praktyczny patent. Pod maską Lancii gości zupełnie nowy silnik, 2,4 pojemności, po raz pierwszy 5 cylindrów, 175 koni mechanicznych. Moment obrotowy dość wysoki, 230 Nm, pozwala na niezłe całkiem osiągi. Silnik ten nie jest jednak silnikiem oszczędnym. Spalanie 14 litrów w mieście, trudno jest zejść poniżej tej wartości. Jednostkę tę możemy zaliczyć do bardzo bezawaryjnych, oprócz drobnych wycieków oleju lub zużycia oleju, które charakteryzuje ten silnik. Nie mamy z nim większych kłopotów. Średnie przebiegi to około 400 tysięcy. Rekordziści twierdzą, że nawet powyżej 600. Około 200 tysięcy kilometrów jest to moment, kiedy należy zmienić w tym silniku uszczelniacze. Silnik będzie dalej jeździł bez zarzutu. Zobaczmy teraz, co mamy pod maską Saaba.
Sobie 900 części spotykamy silniki dwulitrowe turbo ładowane. Tutaj do czynienia mamy z silnikiem 2-3 litra wolno ssącym, dzięki czemu nie mamy problemów z turbiną. Troszeczkę mniej mocy, 155 koni mechanicznych, mniejszy jest tutaj również moment obrotowy, to około 210 Nm. Silnik ten również nie należy do silników oszczędnych. Jego średnie spalanie w mieście to około 14 litrów. Jeśli klubowicze Saba się zbuntują, to ja poproszę o nauki, jak tym samochodem jeździć oszczędniej. Silnik bezawaryjny, długowieczny, średnie przebiegi tego samochodu to 400-500 tysięcy kilometrów bez awarii. W tym samochodzie nie występują nawet wycieki oleju. Saab to skrót od Svenska Aeroplan Aktien Bolaget. My Polacy najbardziej ze szwedzkiego znamy system Bolaget, co oczywiście oznacza szwedzki sklep monopolowy. Ten samochód skierowany jest przede wszystkim dla kierowcy. Znakomite przyspieszenie mimo braku turbosprężarki. My najbardziej znamy te samochody z silnikami dwulitrowymi, turboładowanymi o mocy 185 koni. Tutaj mamy troszeczkę mniej mocy, przyspieszenie jednak imponujące, około 10 sekund. I już mamy 100 na godzinę. Teraz krótka próba hamowania. Bardzo dobre hamulce, to dobra strona Saaba. Sprawnie działający system ABS oczywiście dopomógł nam na naszej śliskiej nawierzchni. Zawieszenie Saaba jest raczej bezkompromisowe, jest dość sztywne, dość twarde, jednak nie odczuwamy dyskomfortu podróży na wybojach i na miejskich nierównościach. Za chwileczkę to wypróbujemy. Najpierw będzie troszkę ostrzejszy zakręt w prawo. Na takich zakrętach samochód nie przechyla się na boki, nie buja, nie dostaniemy tutaj choroby morskiej. Wyboje dobrze tłumione, samochód wybiera je, jest cicho, słyszymy tylko delikatne bardzo stuki. Również skrzynia biegów Saaba jest jego dość dobrą stroną, biegi wchodzą precyzyjnie, chociaż drążek zmiany biegów jest tak skonstruowany, że te ruchy nie są może najkrótsze, ale nie przeszkadza nam to w sprawnej jeździe. Bardzo wygodnie nam się tutaj siedzi. W taką pogodę ogrzewane fotele to jak znalazł. W Saabie ogrzewane fotele wzięły się stąd. Był to w ogóle pierwszy producent samochodów, który wprowadził seryjnie ogrzewane fotele przednie. Wzięło się to stąd, że jeden z konstruktorów woził swojego kolegę z marketingu, z własnej firmy, oczywiście do pracy. Tamten cierpiał na korzonki. Znalazła się recepta. Od tej pory wszyscy chorzy na korzonki bardzo dobrze czują się w Saabie zimą. W Saabie może nam zardzewieć szybciej niż w innych samochodach tłumik, a zwłaszcza jego ostatnia część. Taka to przypadłość. Inne rzeczy są na to odporne. Saab jest w miarę odporny na nasze polskie drogi, czyli nierówne, wytłuczone, wyjeżdżone zawieszenie wytrzymuje to. Jeśli przestanie to wytrzymywać, to naprawy będą nietanie. Łączniki stabilizatorów ulegają zniszczeniu. Dość kosztowna naprawa. Również wahacze mogą się wytłuc. Nie będzie również i wtedy tanio. Saabowicze twierdzą, że Saab jest bardzo cichy w środku. Być może się na mnie teraz obrażą. Pozdrawiamy klub Saaba Polska. W Saabie nie jest wcale tak cicho, jak opowiadają Saabowicze. Na wyższych obrotach, a Saab lubi dość wysokie obroty, lubimy tym samochodem pojeździć szybko, wcale nie jest tak cicho. Tutaj górę chyba bierze jednak Lancia. Jeśli ktoś zauważył, że porównanie Lanci do Saaba 900 nie jest do końca trafnym, że powinniśmy pokazać Saaba 9000, chociażby z tego powodu, że obydwa samochody, czyli Saab 9000 i Lancia Kappa, zostały zaprojektowane przez Włocha, mają niemalże identyczne płyty podłogowe, to ma rację. Saaba 900 moglibyśmy porównać z samochodem nieco mniejszym, na przykład z Alfą 156. No ale cóż, nikt nie jest doskonały. Krzysiu też nie. Check.
Rozpoczynamy naszą przejażdżkę w Lanci. Mam wrażenie, że powinienem tutaj się ubrać w garnitur i poczuć się jak szofer parlamentarzysty. No cóż, nasza Lancia ma już kilkanaście lat. Jakiego parlamentarzystę moglibyśmy tutaj przewieźć w podstarzałym samochodzie? Może jakiegoś schodzącego ze sceny posła? Panie Andrzeju, w drogę. 9,2 sekundy do setki. Troszkę lepiej niż Saab. Lancia również lubi wysokie obroty, przyspiesza znakomicie. Jest również w miarę dobrze wyciszona, nie możemy tutaj na zbyt wiele narzekać. Skąd się wzięła Lancia? Lancia to nazwisko Vincenza. Vincenzo był synem bogatego przedsiębiorcy, który swoją fortunę zbił na żywności konserwowanej i wymyślił sobie, że jego syn będzie księgowym. Vincenzo jednak nie był pilnym uczniem Fakultetu Księgowości. Chętniej spędzał czas w znajomym warsztacie samochodowym, po czym został konstruktorem samochodów. Tak więc niechęć do nauki Vincenza przysporzyła się światowej motoryzacji. Zdecydowanie dobrze. Lancię wypróbujemy najpierw na drogach nieutwardzonych. Wiemy, że zawieszenie Lancii jest zestrojone komfortowo. To jest samochód do wożenia. Nie tylko dyplomatów. Włosi polubili ten samochód jako rodzinny pojazd, rodzinny sedan z dużym bagażnikiem. Bardzo wygodny, bardzo sprzyjający dalekim podróżom. Zarówno kierowca czuje się tutaj dobrze, jak i pasażerowie. Uwaga, dziury. Panie Andrzeju, proszę się trzymać. W Lancii jeszcze mniej odczuwamy te dziury niż w Saabie. Zalety Lancii to oczywiście komfort i wygoda. W Lancii jest dość cicho, spokojnie, wygodnie i miękko. Wady. Mało jest samochodów, które wytrzymują nasze polskie nawierzchnie podziurawione i nierówne. Lancia też z tym ma pewien kłopot. Zawieszenie Lancii, choć nie jest najgorsze, czasem wymaga wymiany części metalowo-gumowych. Najdroższą częścią, która się używa, jest to łącznik stabilizatora, który wymienia się razem ze stabilizatorem. To część bardzo droga, kosztuje około 1800 zł, a więc naprawy nie tanie. Jednak Lancię naprawiamy najczęściej, starą Lancię oczywiście, najczęściej w warsztatach wielomarkowych, niekoniecznie muszą to być serwisy autoryzowane, dlatego te koszty eksploatacji można sobie w ten sposób pomniejszyć. Lancia Kappa to jeden z najbardziej udanych modeli samochodów grupy Fiat. Ten samochód nie rdzewieje, jest bardzo dobrze zabezpieczony, jest również dość bezpieczny. Trudno mówić w przypadku Lancii o wynikach statystyk bezawaryjności, ponieważ tak mało ich wyprodukowano, że równie mało ich zbadano. Jednak tak jak inne Lancie zajmują miejsca środkowe w tabeli, tak ta Lancia z pewnością zajmowałaby dużo wyższe miejsce. Potwierdzają to serwisy naprawcze i ludzie, którzy te samochody użytkują dłużej. Na polskim rynku łatwo dość kupić jest Lancie w dobrym stanie, mimo dużego przebiegu i wielu lat, ponieważ wiele tych samochodów trafia na rynek wtórny prosto z parlamentu, a tam samochody były serwisowane w dobrych, solidnych warsztatach. Wszystkie części były na bieżąco wymieniane, a więc jeśli taki egzemplarz trafimy, to nie przejmujmy się przebiegiem tego samochodu czy jego wiekiem. Jeśli jego stan techniczny i wizualny będzie odpowiadał, bez wahania możemy go kupić. Jeżeli ktoś z Państwa wpadł na pomysł, że Lancię Kappę powinniśmy porównać z Saabem, ale nie 900, a 9000, z powodu tego, że płyty podłogowe tych dwóch samochodów są niemalże identyczne, obydwa zresztą zostały zaprojektowane przez Włochów, a Saab 900 mógłby być porównany z powodu wielkości i rozmiarów do na przykład Alfy 156, to ma rację. No cóż, ale nikt nie jest doskonały.
Jak zdążyliśmy zauważyć, obydwa samochody są oryginalne i z pewnością nietuzinkowe. Saab oferuje nam nieco więcej sportowych własności jezdnych, twardsze zawieszenie, za to nieco droższe koszty eksploatacji i mniej miejsca z tyłu. Lancia posiada tego miejsca z tyłu znacznie więcej, koszty eksploatacji są też nieco niższe. Jeśli chcecie Państwo czerpać korzyści z jazdy samochodem, to polecałbym Saaba 900. Jeśli potrzebujecie Państwo samochodu z kierowcą, lubicie Państwo być wygodnie wożeni, to zdecydowanie polecam Lancię. Średnie ceny samochodów nie są wcale wysokie, ale należy pamiętać, że jeśli trafimy na mocno zaniedbany egzemplarz, to przywrócenie mu dawnego blasku będzie sporo kosztować. Wersje z silnikiem turbo kosztują około 10 tysięcy złotych, ale jeśli będziecie chcieli kupić cabrio, to przygotujcie się na wydatek sięgający nawet 20 tysięcy. Ceny używanych Lancii Kappa oscylują wokół 16 tysięcy złotych, jednak za młodsze, dobrze utrzymane egzemplarze trzeba zapłacić trochę ponad 20 tysięcy. Wersje z silnikiem diesla są o około 1000 złotych droższe. Po przerwie dowiemy się od właścicieli, jak spisują się w codziennej eksploatacji nasi bohaterowie oraz usłyszymy, na co zwrócić uwagę przy ich ewentualnym zakupie. Muszę się przyznać, że nie przyłożyłem się do kupna akurat tego egzemplarza, bo tak bardzo zachorowałem na Saaba, że chciałem go mieć jak najszybciej. Niestety okazało się po kupnie, że muszę w nim kilka rzeczy naprawić. Był to na przykład łańcuch rozrządu, który jest dość kosztowną rzeczą, bo wiąże się niestety z wyjęciem silnika. Dodatkowo musiałem jeszcze zrobić sprzęgło, musiałem jeszcze kilka uszczelek w silniku wymienić. Natomiast muszę powiedzieć, że po zrobieniu tych rzeczy, a zrobiłem je pół roku temu, samochód działa bez zarzutu i nic więcej się w nim nie psuje. Są trzy rzeczy, które w Saabie cenię przede wszystkim. Po pierwsze, to jest jego ponadczasowy prestiż. Ja tym samochodem, dokładnie tym egzemplarzem, nie wstydziłem się podjechać pod wiedeńską operę i zaparkować obok Rolls-Royce'ów i Bentley'ów. A po drugie, to jest taka namiastka prestiżu za naprawdę małe pieniądze. Ja bardzo lubię jechać tym samochodem, kiedy on wraz z podnoszącą się prędkością podgłaśnia radio, albo kiedy świeci słońce w oczy, to on rozjaśnia wskaźniki zegarów, żeby mnie lepiej widział. Trzecią rzeczą, którą cenię, to jest niesamowicie działające zrzeszenie użytkowników Saabów. To jest Saab Club Polska, który zrzesza niesamowicie fajnych ludzi z osobowością i ludzi, którzy na każdą prośbę pomogą, powiedzą, do czego służy każdy poszczególny wężyk, każdy poszczególny element tego samochodu, więc każdy użytkownik Saabów nie jest pozostawiony sam sobie. To, na co warto zwracać uwagę w Saabach, to na pewno trzeba o nie dbać. Trzeba pilnować stanu łańcucha rozrządu. Nie wymienia się go często, wymienia się go w skrajnych przypadkach co 200 tysięcy, co 250 tysięcy. Natomiast tak jak w każdym samochodzie, nie można dopuścić do tego, żeby on się zerwał, bo zerwanie takiego paska wiąże się z olbrzymimi kosztami, tak naprawdę z wymianą silnika. W badaniu rynku Lancii stwierdziłem, że ten model będzie dla mnie najbardziej odpowiedni. Jego koszty utrzymania są stosunkowo niskie do korzyści, jakie może oferować ten model. Jest bardzo komfortowy i przestronny. Wszystkie elementy zawieszenia można dostać za 100-150 zł i wymienić w warsztacie nawet nie specjalizującym się w tej marce, ponieważ zawieszenie nie jest dość skomplikowane. Wbrew pozorom jest dość wytrzymałe na polskich drogach. W przeciwieństwie do zawieszenia wielowahaczowego Alfy Romeo. Niektórzy twierdzą, że Lancia jest to jak gdyby taka pewnego rodzaju uspokojona Alfa
z małym zacięciem sportowym. Samochód raczej nie należy do samochodów, z którym można się ścigać ze świateł. Jest to raczej kanapa na czterech kołach i znajdzie pasjonatów oraz użytkowników, przede wszystkim komfortowego używania tego samochodu. I to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Państwem rozgrzany temperamentem naszych samochodów. Zapraszam na naszą stronę internetową, do naszego forum. Do zobaczenia w następnym odcinku.